Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Podobnie jak Państwo liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. No i gra ruszyła. Popatrzmy. A oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce. W obronie Tomasz Kędziora wystąpi z Janem Bednarkiem. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego, współpracującego z Arkadiuszem Milikiem. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Centra Milika. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Zaczarował teraz, doskonały zwód. Aj, co to było? Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Tak! Piłka w siatce! W pierwszym kwadransie spotkania! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. No to mamy 1-0. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Lewandowski ma teraz piłkę. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Zalewski, ładne minięcie, może być groźnie. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Nie ma o czym dyskutować, faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Arkadiusz Milik. Jest komu podać.
Okazja teraz. Świetnie zablokowany strzał. Tak, proszę Państwa, mamy bramkę. Proszę bardzo, nie zwalniają tempa, podwyższają prowadzenie. Że też przy takim kryciu padła z tego bramka, popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić, starała się jak mogła. Dwa do zera, gramy dalej. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Sędzia gwizduje teraz spalonego. Mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Dobre wyjście z linii bramkowej. Udało się odzyskać piłkę po walce. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ależ ma żelazne nerwy. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Piotr Zieliński. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Gra toczy się, mimo tego faulu. To nie było dobre zagranie. Zaatakował i odebrał piłkę. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść, ale teraz nie ma już mowy o korzyści. Sędzia odgwizduje faul. Ależ to zblokował, odbita piłka, nie ma bramki. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Podanie do Zielińskiego. Szkoda tego kontrataku, wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Sędzia stosuje korzyść. Koman. Gramy dalej. Korzyść. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Teraz okazja na kontakt. O, dobrze teraz zainterweniował. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli rzut rożny. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Ależ okazja teraz. Gol, proszę Państwa, gol! Wracają z dalekiej podróży. Teraz nie mogą zwolnić tempa. Wyrównanie jest na wyciągnięcie ręki. A zatem mamy wynik 2-1.
A i błysnął teraz techniką. Centruje w kierunku Milika. Nic z tej akcji już nie będzie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Druga odsłona spotkania rozpoczęta. Biało-czerwoni z jednobramkowym prowadzeniem po pierwszej połowie. Naprawdę udana interwencja. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. I teraz piłka do Arka Milika. Uwaga, znalazł się na linii strzału, blokuje. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Podanie do Zielińskiego. Zagranie dociera do Kędziory. I próba strzału. I jest! Tak jest! Gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. No, patrząc na ich grę, to było do przewidzenia. Widzieliśmy, jak budują presję i na powtórce widać, jak ta presja zmieniła się w bramkę. Mamy więc 3-1. Udane wejście, traci piłkę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Coman. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Pewne wejście we własnej szesnastce. Cierpliwie Polska buduje akcję. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie.
nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Teraz może być groźnie i zatrzymał to ładnie. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Daleko dogrywa w pole karne. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Zieliński. Dalej są przy piłce, nie ma więc gwizdka, korzyść. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Ale gol! Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja! Moglibyśmy chyba oglądać tego gola raz po raz. Piękne uderzenie wewnętrzną częścią stopy nad murem. Piłka zatoczyła łuk w powietrzu i padła do bramki. Strzał naprawdę pierwsza klasa. Frankowski. Aj, Polska traci piłkę. Frankowski. Robert Lewandowski. Tomasz Kędziora. Ładne zagranie górą. I teraz szuka Zielińskiego. Wybija piłkę z dala od bramki. Koman. I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Niezła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej rozegrania. Tu taka petarda, szkoda, że niecelna. Piotr Zieliński. A teraz? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Zdecydowane wejście w piłkę. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Tak jest! Bramka! Drużyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli.
a spotkanie ma się ku końcowi. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. I po tej bramce jest 4-2. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Czy da kibicom nadzieję? Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Zalewski. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Do Zielińskiego ta centra. Nie ma gola! Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatni. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te 2 dodatkowe doliczone minuty. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Zieliński przyjmuje piłkę. Szansa Milika. Bardzo dobra interwencja. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Naprawdę przyjemnie się dzisiaj patrzyło na Roberta Lewandowskiego. Po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygrane.